Dzień dobry. Mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate. No pachną obłędnie i Państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak ju, tak schodzą. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki. Trzeci kosmetyk jest 30% taniej. Cejrowski.com, łamane przez kosmetyki. Skoro już pan poruszył kwestie satanistyczne, to może zaproponuję, że faktycznie przejdziemy do kolejnego tematu. Ostatnie przemówienie prezydenta Stanów. Do piosenki, ale dobrze, dobrze, pasuje Biden teraz, do satanistów pasuje najbardziej. No właśnie, no właśnie, więc co z tym przemówieniem Joe Bidena? No Biden miał przemówienie i jak państwo sobie obejrzą już same obrazki, to są sceny, to jest scena z filmu rok 1984, gdy dyktator na tle przerażającego budynku i wojska, które ma za plecami, przemawia do narodu, macha pięściami i poucza. To jest obrazek jak z filmu o Gwiezdnych Wojnach, innych takich strasznych filmach, gdy okropny dyktator na czerwonym tle przemawia, machając pięściami. Otóż za plecami Joe Bidena zaświecono budynek na czerwono, postawiono dwóch żołnierzy, było ciemno. On kiedy wchodził ze swoją żoną, to był mrok i oświetlono miał od dołu twarz. Scena jak z horroru i przemówienie jak z horroru. Otóż nazwał faszystami wyborców Trumpa cały ten ruch MAGA, czyli Make America Great Again, ruch patriotyczny, nazwał faszystami, a przemówienie było zatytułowane O duszy narodu. To się daje skomentować tylko w taki sposób, że to satanistyczne było przemówienie, jeśli chodzi o dekoracje i zawartość. Bo normalnie jest orędzie do narodu, różne rzeczy do narodu są. Natomiast o duszy narodu mówił Joe Biden, który nic o duszy nie powiedział. Ani jak się przejedzie to przemówienie i zrobi statystyki, to ani jednego słowa o inflacji. Ani jednego słowa o drożyźnie, ani jednego słowa o recesji, ani jednego słowa o bezrobociu, ani jednego słowa o tym, że granica nieszczelna, ani jednego słowa o tym, że wojna i że Ameryka się wali, ani jednego słowa na kluczowe tematy, ani jednego słowa o tym, co się w szkołach dzieje amerykańskich, że się rodzice buntują przeciwko praniu mózgów, ani jednego słowa o przestępczości, która wzrosła setki procent w miastach kontrolowanych przez demokratów, ani jednego słowa o niczym, co interesuje Amerykanów, tylko kilkadziesiąt minut machania pięściami w kierunku 70 kilku milionów Amerykanów, którzy zagłosowali na Trumpa. Prezydent powinien, i tak zapowiadał w czasie pierwszego swojego przemówienia, kiedy był zaprzysiężony, jednoczyć naród i reprezentować wszystkich, nawet tych, co się z nim nie zgadzają. Powinien dla nich pracować. A on ich w tym przemówieniu odrzucił. Jedyne skojarzenie, jakie się ma, proszę sobie to w sieci obejrzeć, to, że to wystąpienie było lidera sekty satanistycznej. To, co mówił i to, w jaki sposób dekoracje ustrojono. W jaki sposób mówił, machał pięściami. Nie chcę już przywoływać figur takich okropnych jak Hitler, bo to jest najczęściej robione porównanie i wtedy już dalej nie chcemy słuchać, co ten gość powiedział. Znaczy, co komentator cejrowski powiedział, jak porównam go do Hitlera. No ale gdyby państwo popatrzyli sobie na ten obrazek, to co to przypomina? No to przypomina tych wszystkich najgorszych gości typu Czałuszewsku, Mussolini i tak dalej, którzy na tle przerażającej dekoracji wykrzykują coś do ciebie. Kto jest zły i kogo należy sprzątnąć? No to może słuchacze Radia Wnet obejrzą i napiszą w komentarzach, jakie są ich refleksje po tym przemówieniu, ale skoro nie padło tam wiele ważnych tematów, nie zostało poruszonych, takich jak inflacja czy drożyzna, to co możemy powiedzieć na temat cen ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj chyba też sytuacja nie wygląda najciekawiej. No jeżeli się zakręca stale kurki, a jednocześnie opowiada o tym, że się nie zakręca kurków, stosując różne sztuczki werbalne, no to cena musi rosnąć. Zmniejszamy dostawy na rynku wewnętrznym. Skończyliśmy kompletnie eksport z Ameryki i wszystko, co za Trumpa było. A gospodarka amerykańska kręci się na paliwach. Na paliwach tych tradycyjnych.
cała gospodarka, Europa też, to widzimy teraz, gdy zaczyna brakować gazu, w Niemczech gaszone są latarnie na ulicach. A przecież Niemcy mają stały problem z tą ogromną diasporą imigrantów nieznających niemieckiego, których zaprosiła Angela Merkel i za każdym razem, jak są jarmarki świąteczne, to słyszymy o jakichś incydentach, że albo kobiety są zaczepiane, atakowane, gwałcone, że ktoś ciężarówką wjeżdża w tłum i tak dalej, że są burdy. O Szwecji już nie wspominam, która całe dzielnice wydzieliła muzułmańskie i tam policja szwedzka w ogóle nie wchodzi i się boi. We Francji jest to samo. Proszę sobie do Marsylii pojechać czy gdzieś i obejrzeć, jak kto mi nie wierzy. No i gasimy latarnie na ulicach teraz? I w biurach każemy termostaty regulować w taki sposób, żeby oszczędzały prąd. Czyli latem ma być nam za gorąco, klimę trzeba skręcić, a zimą będzie nam za zimno. Już w tej chwili Niemcy ogłosili, jakie będą dopuszczalne temperatury w domach. Niemcy się posłuchają, natomiast podam przykład Kalifornii. To jest najbardziej lewacki stan w Ameryce i tam jest największy procent energii odnawialnej w stosunku do wszystkich innych energii produkujących prąd. No i oni tak, samochodów na prąd mają najwięcej na kuli ziemskiej per capita, a jednocześnie nie można tych samochodów ładować, bo brakuje prądu, bo jest fala upałów. I kto był głupi i założył sobie klimatyzator taki, który reguluje się ze smartfona, czyli można z domu wyjechać, tam temperaturę podwyższyć, zatrzymać klimę, żeby nie płacić za prąd. Najdroższy na świecie prąd jest w Kalifornii. A jak się wraca z pracy do domu, to można na swoim smartfonie zrobić pyk-pyk i zaczyna chłodzić nam chałupę na nasz przyjazd. Otóż jak się ma coś na smartfonie, to władza może to regulować. I przestawiono ludziom termostaty na 78 stopni Fahrenheita, czyli bardzo gorąco. No 70 to jest tak 20-21. O 8 stopni w górę. Człowiek w domu, chory na serce, otyły i tak dalej, nagle ma piekarnik i nie może zmienić na własnym termostacie, chociaż płaci rachunki za prąd i wszystko z nim jest w porządku, nie ma długów. Nie może sobie obniżyć temperatury we własnym domu, bo przez smartfona firma, która to oprogramowanie zrobiła, kontroluje temperaturę we wszystkich domach. No to prowadzi do sytuacji rok 1984. Ceny ropy w Ameryce, ceny benzyny troszeczkę spadły, odrobinkę po uruchomieniu rezerw, ale produkcja nie jest uruchamiana. No to jak nie jest uruchamiana produkcja, to może być tylko drożej i drożej. Produkcja ropy nowej, więcej. Elektrownie są zamykane, Kalifornia zamyka elektrownię jądrową. My chcemy otwierać na amerykańskiej technologii, chcemy otwierać elektrownię jądrową w Polsce, bo niby czysta. A w Ameryce zdecydował gubernator Kalifornii, komunista już chyba nawet nie lewak, on zdecydował, że będzie zamykał te elektrownie w sytuacji, gdy strasznie brakuje prądu latem do chłodzenia i zimą do grzania domów. Wszystko jest na prądzie w Ameryce. A teraz proszę sobie wyobrazić, że pani ma samochód elektryczny, który oni promują. No i nie może go pani naładować. A wybucha pożar w lesie. Stałe pożary są. Oni postawili domy w lasach, a jednocześnie te lasy zostawili same sobą, nie sprzątają same sobie, nie sprzątają szpilek, nie sprzątają gałęzi, leśniczy nie wchodzi do tych lasów i te lasy to jest po prostu zarzewie ognia. I teraz wybucha ogień. W Kalifornii jest tak, że jak wybuchnie ogień, to on tak szybko się przemieszcza, 20 mil na godzinę, 30 mil na godzinę, jedzie fala ognia, że jak jest alarm, to masz wsiąść w samochód tak jak stoisz w gaciach i uciekać. A twoje autko elektryczne jest nienaładowane. Bo? No bo brakuje prądu i kazali nie ładować autek elektrycznych. Amen. Ogłoszenie krótkie. Kawa kuloodporna. Dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie. Proszę szukać słoiczka z napisem energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną. Cejrowski.com/sklep.
Tak, tak mogłoby tak być, chociaż moje auto też psuje się dosyć często, a jest na ropę. Tylko jeszcze jedna taka krótka refleksja, bo powiedział pan o tym gaszeniu świateł, o tym zagrożeniu, jakie na przykład w Niemczech, ale to też kraje skandynawskie, to też Francja, no niesie ze sobą postawa tych, nie wiem, imigrantów ekonomicznych, bo chyba tak trzeba ich nazwać. To jest oczywiście duży problem, ale jeszcze większym problemem jest reakcja i mediów niemieckich, czy szwedzkich i policji, bo przecież już wielokrotnie mieliśmy do czynienia z ukrywaniem danych albo z takim zakazem cichym mówienia w mediach niemieckich o tym, na jaką skalę jest, nie wiem, problem tych zbiorowych gwałtów. To jest jeszcze taki dodatkowy element, o którym warto wspomnieć, że nie dosyć, że problem zderzenia dwóch kultur, który był pewnie do przewidzenia, no to też taka niezrozumiała postawa mediów niemieckich czy niemieckiego rządu. No jak niezrozumiała? Ona jest zrozumiała, jeżeli to jest ideologia. Jest. Bo musielibyśmy podawać dane, z których wynika, że ogromny procent przestępstw to jest coś, co robią imigranci. No to będzie źle wyglądało. Bo żeśmy najpierw ich zaprosili, a teraz wychodzi, że 80% wszystkich przestępstw to imigranci robią i to ci świezi, co nie mówią po niemiecku jeszcze i w ogóle się nie chcą uczyć niemieckiego. No to źle wygląda. Źle wygląda nasza własna decyzja sprzed kilku lat o tym, żeby tych ludzi wciągać do Niemiec. No to nie chcemy podawać tych danych, bo źle wygląda nasza poprzednia decyzja, no to ukrywamy. Kłamstwo trzeba ukrywać kolejnym kłamstwem. Ukrywanie danych to jest kłamstwo, bo nie podaje się danych swojemu narodowi o tym, kto coś zrobił. W Nowym Jorku mieliśmy ten sam problem i w innych miejscach amerykańskich, gdy policja przestała podawać rasę, czyli wygląd, przestępcy, którego ścigają. No na przykład porwano dziewczynkę. I porywaczami jest dwóch Murzynów. Ale policja nie mówi, że porywaczami jest dwóch Murzynów, no bo to jest profilowanie rasistowskie, w związku z tym mówimy, że dwóch porywaczy porwało dziewczynkę. No to mnie jest trudniej się rozglądać na ulicy, jak nie wiem, kto porwał. Mam się domyślać teraz? W Niemczech to samo. W Polsce był przypadek, kiedy ciemnoskórą dziewczynkę porwano, i krępowała się polska policja podawać, że to ciemnoskóra dziewczynka. Przecież byśmy od razu, czy też zginęła, nie pamiętam, czy porwano, być może zaginęła gdzieś. No ale nie chcieli podawać, że to murzyńskie dziecko jest, czy tam ciemne jakieś, nie wiem skąd. I w związku z tym ta informacja nigdzie nie była przetwarzana w mediach. TVN tego nie podawał, bo się wstydził. I było trudniej to dziecko znaleźć w Polsce. Na białym tle ciemnoskórą dziewczynkę byśmy szybciej znaleźli. Teraz o co bardziej chodzi? O to, żeby nie profilować rasistowsko, czy o to, żeby znaleźć dziewczynkę? No i ideolodzy wybierają, że nie, nic nie podajemy żadnych danych i ma pani to w Niemczech. To prowadzi do nieszczęść. No, to jest absurdalne i prowadzi do nieszczęść. To jest nieabsurdalne jedynie z punktu widzenia polityka, który podjął złe decyzje wcześniej i kamufluje je teraz, nie podając danych statystycznych. A w ogóle to chyba przestępstwo jest niepodawanie danych statystycznych narodowi w sytuacji, kiedy no, naród swoich przedstawicieli posyła do władzy i oni za nasze pieniądze mają różne rzeczy robić, to powinni się spowiadać ze wszystkiego, co robią. Mamy jeszcze dosłownie 4 minuty i jeden chyba taki temat akurat na kilka minut do skomentowania. Nie żyje kolejny rosyjski oligarcha, tym razem prezes zarządu koncernu Łukoil. Jak przekazała agencja Interfax, miał on wypaść z okna ze szpitala w Moskwie. Ta formuła gramatyczna mnie zawsze dziwi. W języku polskim jest nienaturalna. Podobno jest poprawna, ale to może Bralczyk wymyślił, że ona jest poprawna. Miał wypaść? No jeżeli miał wypaść, to wypadł. Po polsku mówimy po prostu, prawda jest prosta. Tak, nie. Maganow wypadł z okna moskiewskiego szpitala. To jest oficjalna informacja. No, to w ogóle ona mnie nie dziwi, powiem pani. W Rosji, jak się nadepnie na ogon komuś ważnemu, to się wypada z okna, to się jest wielokrotnym samobójcą no i tak dalej. No co nas? Ale czemu my się przyglądamy tej informacji? Czemu interesują nas na Zachodzie porachunki gangsterów?
oligarchia w Rosji panuje i tam są porachunki gangsterów. Każdy oligarcha jest w jakimś sensie gangsterem, bo zarządza nie w sposób demokratyczny ani kapitalistyczny, tylko zarządza częścią kraju, który ktoś mu dał do zarządzania. No tak jak gangsterzy w Chicago zarządzali dzielnicami, podzielili się na rewiry swoje i oglądali państwo filmy na temat mafii. Puzo zrobił film, zapomniałem tytułu, Ojciec Chrzestny, o. To tam to wszystko było ładnie pokazane. Filmy biograficzne albo fabularne na temat Al Capone pokazują to samo. To są jakieś wewnętrzne porachunki. Czemu my się ekscytujemy tym, że Maganow wypadł z okna moskiewskiego szpitala? Bo śmieszne, że się podaje taką informację. No ona jest to nieśmieszna sytuacja dla tego faceta. Ale wypaść z okna szpitala moskiewskiego w dodatku? No wie pani co? Byłem w kilku szpitalach i nie sposób jest wypaść z okna w szpitalu. To prawda. A czemu my to komentujemy? Niech pani powie, to jakaś ważna rzecz jest dla Polski? Dla świata? To nie jest ważna rzecz dla Polski, ale mi się wydaje, że po prostu to jest zawsze jakiś taki element, który po prostu ludzi interesuje. Nie wiem, dlaczego my konkretnie w naszym programie gdzieś po prostu taki temat się pojawił i to chyba była moja propozycja. Ja do pani nie mam pretensji. Dlaczego my w mediach komentujemy, to ja pani odpowiem na to pytanie, bo Putin chce, żebyśmy komentowali. Dla tego typu władzy to jest też skuteczny sposób stawiania w równym szeregu swoich współpracowników oraz przeciwników. Gdy cały świat się dowiaduje o tym, że ktoś tam wypił herbatkę i umarł, albo długo go musieli leczyć, że ktoś wypadł z okna moskiewskiego szpitala, to jest celowo tak zrobione. Bo gdyby wypadł z innego okna, to byśmy może sobie pomyśleli, że no rzeczywiście może wypadł. No. Był pijany, wypadł z drugiego okna własnej willi. To jest możliwe. Natomiast w szpitalu leżał w szpitalu z jakiegoś powodu i wypadł z okna. Leżał w dobrym szpitalu, w najlepszym prawdopodobnie, bo to był szef zarządu koncernu Lukoil, prezes i tak dalej. Więc wypadł w prywatnym szpitalu przez okno. To my to komentujemy dlatego, że Putin chce, żeby cały świat wiedział. Będziecie wypadać z okien, jak nie będziecie stać w dwuszeregu i salutować grzecznie. Musimy już kończyć, bo punktualnie godzina 19, to może jakieś jedno dobre zdanie na zakończenie. Jestem na wakacjach, to jest bardzo dobre zdanie i właśnie wznawiam znowu teraz, jak się z panią rozłączę, idę poszukać, gdzie dają margaritas. Na zdrowie, dziękuję. Bye! Studio Dziki Zachód.